Proszę bardzo. Potem pan. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Jak odnosi się pan do wykładów, które śle pani Kurek oraz tutaj jak gdyby troszkę po stronie pana przedmówcy sprowokuje pana. Co pan myśli o panu Gwiazdowskim? No nic nie myślę, wie pan. Znaczy ja go znam w ogóle osobiście, bardzo go lubię, bo to jest człowiek dowcipny. I uważam, że ma taką stosunkowo rzadką umiejętność wyjaśniania spraw skomplikowanych w sposób bardzo przystępny. To nie jest umiejętność taka rozpowszechniona, on tę umiejętność ma. Natomiast nie przypominam sobie z okresu naszej znajomości dotychczasowej, żeby on kiedyś objawiał ambicje polityczne, także nie wiem, co mu się stało. Nie wiem, co mu się stało, że nagle zapragnął tutaj robić karierę polityczną. Nie wiem, czy... Nie, no nie chciałbym, wie pan, tak podejrzewać, bo to byłbym bardzo zmartwiony, gdyby tak było. Bo go lubię, no byłbym bardzo zmartwiony, gdyby tak było. Ale no, mój Boże, no cóż, teraz w dzisiejszych czasach niczego nie można być pewnym. To się przekonałem, że i nie w dzisiejszych czasach, jak dostałem swoje papiery z IPN-u. No i tam taką charakterystykę Ubek mi sporządził, która mnie zdumiała, że jestem pobożny aż do przesady. No, że pobożny to jest, ale do przesady, co to ma znaczyć? No i z lektury tam sobie przypomniałem po 25 latach, jak to było. Kiedyś mnie przesłuchiwali dwaj tacy. Jeden był zły, a drugi dobry. I ten zły tam mówił, ty skurwysynu, tam powinienem gadzie cię tu zastrzelić na miejscu, tu gadać z tobą. No i udawał wielce zdrafanego, trzaskał drzwiami, wychodził, a wtedy ten dobry mówi, panie, to bandyta, niech się pan przyzna, bo to jest... No i ten dobry w pewnym momencie, a to długo dosyć trwała ta zabawa, i ten dobry w pewnym momencie mówi mi tak, panie Michalkiewicz, pan taki inteligentny, po co to panu? Pańska przyszłość jest w pańskich rękach. A ja mówię, tak, pan myśli. On już myślał, że wreszcie tutaj trafił w punkt. I mówi, no tak, taki już pełen nadziei. Ja mu wtedy zacytowałem Józefa Stalina. Mówię, nie, proszę pana, wszystko w ręku Boga. A ten mówi, ach ty skurwysynu. Także ten dobry, to już ten zły to był, a ten dobry tak mi już tam wylazło z niego. Więc, no i jak czytam te papiery z IPN-u, natrafiłem na kartkę, bo to tam sobie przypominałem, to nie robiło na mnie wrażenia specjalnego, ale natrafiłem na kartkę, która mi dech zaparła. To był meldunek tajnego współpracownika o pseudonimie Cichy, który donosił tutaj do Warszawy, że ja będę przywoził pieniądze od Jerzego Giedroycia dla opozycji. To był oficer Armii Krajowej, major, który mieszkał w Londynie. I z tej racji był piękna karta wojenna i w ogóle. I z tej racji pełnił rolę takiego, jak gdyby męża zaufania tam w Anglii, tych ruchu obrony praw człowieka. No i ja miałem instrukcję taką, że mam zapytać go, czy nie ma jakiejś dyspozycji co do tych pieniędzy. I z paryskiego adresu wysłałem do niego list. On mi odpowiedział na paryski adres, że nie ma żadnych dyspozycji. Ja mogę to całość wziąć, a napisałem mu, ile tego jest i tego. No i tego samego dnia wysłał raport do Warszawy, donos do Warszawy. Ja byłem aresztowany na lotnisku na Okęciu. Tyle tylko, że uratowała mnie jedna rzecz, jak przypuszczam. Bo ja wracaliśmy w większej grupie, ja te pieniądze rozdzieliłem. Także suma się nie zgadzała. Ja miałem sumę stosunkowo niewielką i miałem dobrą legendę, że zarobiłem to na saksach. No bo to częściowo tak było. Także to brzmiało zupełnie wiarygodnie. Jeszcze miałem ręce takie czarne od tych winogron. Także wystarczyło popatrzeć, że to widać, ja tu pracowałem przy tym. No i ci ubecy nie wiedzieli, co ze mną zrobić.
I ja tego człowieka, który, mówię, w Londynie mieszkał, tego człowieka ja bym nie przyjął mi do głowy, żeby jego o coś takiego posądzać. A nawet gdyby mi ta myśl do głowy przyszła, to bym się przed samym sobą tej myśli wstydził. Przed samym sobą. Że już jestem tak, już kurczę, przeżarty taką podejrzliwością, że coś takiego mi do głowy przychodzi. A tu okazało się, że wszystko jest możliwe. Więc to tak jest. I w związku z tym, co do pani Kurek, no ja też panią Kurek znam. Ona pisze bardzo ciekawe rzeczy, z tym, że czasami nie ma, tak mi się wydaje, bo ona jest uczonym doktorem, no ja to, tam jestem prosty magister, to nie będę tam ją recenzował, ale czasami sprawia wrażenie, może tak powiem, czasami sprawia wrażenie takiego, pewnej takiej naiwności w traktowaniu źródeł. Otóż napisała taką książkę Zaporczycy. No i tam jej rozmówcą był taki pan wnuk, pseudonim Opal, on był oficerem u Zapory. I on był tajnym współpracownikiem UB. Nawiasem mówiąc, jak w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego, taką gafę strzelę, bo byłem w Kalifornii u takich państwa. No i tak o tym, oni tam z Lubelszczyzny pochodzili. I o tym rozmawiamy, o tym Zaporze i tak dalej. I ja wspomniałem o tym Opalu. A to się okazało, że był kuzyn tej pani. I ona taka porwała się, mówi, proszę pana, to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. I ten Opal kierował w rozmowie z panią doktor, kierował podejrzenia o ten kocioł, który w Nysie był, gdzie tam tych wszystkich Zaporczyków złapali, później go przewieźli na Rakowiecką. On tam przeszedł ciężkie śledztwo, miał połamane ręce, a zginął w ten sposób, że go wsadzili do worka, powiesili i strzelali do niego. I tenże Opal sugerował, a pani doktor to tak przyjęła właśnie bez jakiegoś sprawdzenia chyba, że to Siła Nowicki był sprawcą tej dekonspiracji. No i Siła Nowicki już wtedy nie żył. On zresztą był odcięty od Stryczka przez Zofię Dzierżyńską, siostrę Dzierżyńskiego, która tu w Polsce mieszkała. I oni byli jakoś spokrewnieni, ja już nie pamiętam dokładnie, ale spokrewnieni byli. No i kiedy on został skazany na karę śmierci, no to tam rodzina poszła do tej Dzierżyńskiej i ona wysłała list do Bieruta. Bierut jej nie ośmielił się odmówić, bo nie wiem, Dzierżyńska to lepiej nie odmawiać. I odciął tego Siłę Nowickiego od Stryczka i on po 56 roku wyszedł. I ta rodzina założyła sprawę sądową przeciwko pani Kurek i wygrała ją. Bo ukazało się drugie wydanie Zaporczyków i tam, gdzie te fragmenty były inkryminowane, to były puste miejsca. Puste miejsca były w ramach wykonania tego wyroku. Także, no, ale tu mówię, historyk zawsze ryzykuje, bo to wie pan. Tyle tylko, że no, to nie jest łatwe, bo tak jak w moim przypadku, dlatego to opowiedziałem o tym oficerze, majorze, o którego bym się nigdy nie ośmielał podejrzewać o nic, no ale to mówię pan. Proszę bardzo. Zagadnienie niekoniecznie precyzyjne z mojej strony. Odbyła się pewnego rodzaju konferencja, bodajże w Paryżu. Tu się mogę też pomylić. Powtórzę, oglądałem to z Partyzanta. Brała tam udział prawdopodobnie ludność żydowska polskiego pochodzenia i
Ja opieram się tylko na pewnym fragmencie, gdzie padło historię należy zmienić, a tym, co przeżyli, należy wmówić, że to, co było, jest nieprawdą. Proszę mi powiedzieć, co to w ogóle było, bo mówię, ja tak z partyzanta to wszystko złapałem. Zorganizowana za pieniądze Polskiej Akademii Nauk. Była w Paryżu rzeczywiście konferencja z udziałem pana Grossa, pana Grabowskiego i pani Engelking-Boni, taka no antypolska propagandowa, ordynarna antypolska propagandowa za pieniądze Polskiej Akademii Nauk, więc ktoś powinien za to pójść siedzieć. Ktoś, ten kto dał pieniądze, bo każdy może sobie usiąść tam, wynająć salę i tam bredzić, co mu tam język na, ślina na język przyniesie. Natomiast polskie pieniądze nie powinny być wydawane na takie cele. Pieniądze polskich podatników. Więc tam rzeczywiście to nie była żadna konferencja naukowa. To tacy naukowcy jak z koziej dupy trąba, że tak powiem. Więc ja ich w ogóle nie szanuję ani żadnego z nich. To są propagandziści, a nie żadni naukowcy. W związku z tym, no psie głosy nie idą w niebiosy, więc nie ma co tak się nimi specjalnie ekscytować. Karygodne jest tylko to, że Polska dała na to pieniądze, że to zostało zorganizowane przy udziale polskich pieniędzy. Tak, dlatego ja, mówiąc nawiasem, uważam, że Polską Akademię Nauk należałoby rozwiązać. Bo to jest organizacja, która powstała w czasach stalinowskich, żeby kontrolować naukę, żeby pod kątem marksistowsko-leninowskim, żeby się nikt nie wychylał. I tam głównie taki Instytut Filozofii i Socjologii to się tym zajmował. I on przetrwał. Ten Park Jurajski przetrwał. I należałoby to rozpędzić na cztery wiatry. Nie ustają komentarze po wyroku skazującym, jaki niezawisły sąd nieprawomocnie wymierzył pani Beacie Sawickiej. Pani Beata Sawicka dostała 3 lata i na 4 lata jakieś prawa obywatelskie ma zawieszone. No w ogóle niesamowita rzecz. Sąd uznał, że pani Sawicka nie została uwiedziona i porzucona, tylko po prostu zwyczajnie się skorumpowała, co w kręgach Prawa i Sprawiedliwości zostało odczytane jako zwycięstwo justicji, no i naszego państwa przy okazji, że państwo zdało egzamin. W związku z tym przypominam, że po raz pierwszy nasze państwo zdało egzamin, o czym zapewnił nas sam pan marszałek Bronisław Komorowski, po tym jak przekazało sprawę badania katastrofy smoleńskiej rosyjskiemu MAK-owi. Wtedy pierwszy raz państwo zdało egzamin, drugi raz państwo zdało egzamin przy okazji wyroku na panią Sawicką. No i nie jest to ostatnie słowo naszego państwa, bo słyszymy, że korupcja została wykryta w najwyższych organach władzy, w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w samej Komendzie Głównej Policji. Widać, że nasze państwo po kolejny raz zdaje egzamin, no ale z drugiej strony, skoro korupcja sięga najwyższych organów władzy, to właściwie nie wiadomo, czy państwo zdaje egzamin, czy nie zdaje, bo to, że zostaje wykrywana, no to oczywiście to dobrze, ale to znowu, że zostaje wykrywana aż taka korupcja, to chyba niedobrze. Także jest i tak źle, i tak niedobrze. Nie wiadomo, czy to dobrze, że nasze państwo zdaje egzamin, bo jak tak dalej pójdzie, to może się zdarzyć, że jedna połowa funkcjonariuszy naszego państwa wyaresztuje drugą połowę i to będzie finis polonie, nawet taki pokojowy, więc to niewątpliwie by zadowoliło strategicznych partnerów, ale czy rzeczywiście o to nam chodzi w tym wszystkim. Proszę państwa, mamy nie tylko państwo, które zdaje egzamin, ale w ogóle jakaś taka atmosfera jurydyczna wszystkim się udzieliła, że mamy wybuch prawdziwej epidemii praworządności. Wszystko zaczęło się od tego, że pan poseł Niesiołowski starł się ostro z dziennikarką, panią Stankiewicz, no i zostało to bardzo negatywnie
ocenione przez pana premiera Tuska, który zasugerował panu posłowi Niesiołowskiemu, żeby panią Stankiewicz przeprosił, ale inni uważają, komentatorzy, że pani Stankiewicz zachowała się prowokująco. No, przypominam, że nie tylko policyjną prowokację można w naszym państwie, które zdaje egzamin, uprawiać, ale również prowokację dziennikarską. Pani Renata Beger razem z panami Mrozowskim i Sekielskim dopuściła się prowokacji dziennikarskiej wobec pana posła Lipińskiego. No i było to bardzo chwalone podówczas przez różnych, przez zaplecze prowokatorskie naszego państwa prawnego, demokratycznego. No ale to jeszcze nic, bo Solidarność zablokowała wyjścia do Sejmu, co zostało przez pana marszałka Komorowskiego, przez pana prezydenta, przepraszam, Komorowskiego uznane za skandal. No a skoro pan prezydent Komorowski uznał to za skandal, to były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, Lech Wałęsa, od razu uznał, że musi posunąć się krok dalej i powiedział, że on tych wszystkich solidarnościowców to by spałował. No widać, że pała odbija panu prezydentowi, czego zresztą można się było spodziewać. Ja od dawna mówię, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi, no ale widać, że ludzie lubią słuchać pana prezydenta, a on się z kolei lubi wypowiadać. Ale to, proszę państwa, jeszcze nic. Ta eksplozja praworządności to jeszcze nic, bo w porównaniu ze sprawą zabójstwa pana Marka Papały, otóż mamy dwa równoległe śledztwa i dwóch równoległych podejrzanych. W ogóle ci podejrzani zgłaszają się jeden przez drugiego i prawie że się kłócą. Jeden mówi, to ja zastrzeliłem generała Papałę, drugi mówi, co ty, frędzlu, tam zastrzeliłeś, to ja zastrzeliłem generała Papałę. No i tak, jak państwo widzicie, gangsterzy tak się skruszają, że jeden przez drugiego się zgłaszają. Ten generał Papała powinien być podziurawiony jak sito po takich eksperymentach, ale to okazało się, że tylko jedna kulka go trafiła. To albo strzelają niecelnie ci wszyscy zabójcy, albo prokuratura trochę przesoliła w tej sprawie.